równo. Kolejne zlecenie. Zobaczymy, co ten Bjorn ma nam do powiedzenia. Mamy tu problem z Muire Diebl, z utopcami. Problem, który twoim srebrnym mieczem można by pewnie rozwiązać. Mów, o co chodzi. Niech zgadnę. Rwą sieci, wyjadają ryby, a czasem atakują samotnych żeglarzy i tych, co nocą wracają nad brzeżem z tawerny. Żeby tylko. Diabelstwa z naszej zatoki są gorsze niż na kontynencie. Polują tak po zmierzchu, jak trofeum dzień. Trofeum skuta Sonogona daje 5% większe doświadczenie za zabicie jak wojów. Wyrzuca ich potem morze. Zbroje w strzępach. Flaki wyjedzone. Dziwne. Są jacyś świadkowie? Rurik, mój uczeń, był na łodzi, na którą Muire Diebl napadły. Jest też Tove, której zabiły męża. Mieszka tu, niedaleko, wyżej. Wybacz, ale nikogo więcej nie kojarzę. No, sprawdzę Seferomon. Ci, co zobaczymy. Mają do czynienia z tymi potworami, rzadko kiedy wracają żywi na ląd. Przyjmuję zlecenie. Przyjmuję. Nawet zlecenie. Mi się nie chce targować z tymi utopcami. Miałem już do czynienia nieraz. Wkrótce dokładnie. Będzie po wszystkim, masz moje słowo. To nie są utopce, wiecie, to nie będą utopce. To już wiadomo, że to nie będą utopce. Rurik, tak? Słyszałem, że byłeś na łodzi, którą napadły utopce. Utopce napadły. Byłem. Z Ulfem, moim kuzynem. Zbieraliśmy z dna pułapki na kraby koło klifów Kierak. Ulf pociągnął za sznur. Ciężko mu szło. Myślałem, że klatka pełna, że dobry połów. I wtedy coś szarpnęło linę z dołu. Chwila i Ulf był pod wodą. Wołałem go. Raz, drugi, trzeci. Nagle woda zrobiła się czerwona od krwi i czuć było straszny smród. Jakby zgnilizna, tylko gorzej. Wtedy Muire Diebl wywróciły łódź. Sam nie wiem, jak dopłynąłem do brzegu. Chyba Freja nade mną czuwała. Albo potwory już się najadły. Dzięki za opowieść. No dobra. Łajba za łajbą i tak do usranej śmierci. Porozmawiaj ze świadkami. Dasz mi potrzymać miecz? Kurde, jasne, dajesz. A nie, bo to za młode, to nie. Ty jesteś Tove? Powiedziano mi, że twojego męża zabiły utopce. Tedy dobrze ci powiedziano. Wpierw morze zabrało mi syna, teraz męża. Zostałam sama. Chwilę nasz syn nie wrócił z połowu. Mąż co wieczór chodził na klify Kierak wypatrywać jego łodzi. Mówiłam, życia mu to nie zwróci, a sam możesz zginąć. Słyszałeś, że tam utopce żyją? Ale nie mógł siedzieć. Brał swój stary płaszcz i szedł. Jak któregoś razu nie wrócił na noc, zawołałam brata, wzięliśmy pochodnie i poszliśmy go szukać. Muire Diebl. Morskie diabły tak go poraniły, że tylko po tym płaszczu go poznałam. Wiem, że to marna pociecha, ale obiecuję, że problem utopców wkrótce się skończy. Bywaj. Ciekawe. Dobra. Czekajcie, tu. Za pomocą wiedźmińskich zmysłów. On cię wysłucha. Kiedy indziej. Zbadaj miejsca, gdzie widziano utopce. A gdzie to jest daleko? W sumie niedaleko, można z buta pocisnąć. Patrzcie! Kurwa. Iście niedźwiedzią przysługę zrobiła swemu synowi. Ciąg do pracy z kontynentu, a potem ich... Wiecie co? To jednak chyba łódkę wezmę, bo tak jak patrzę, to jest wszystko na wodzie. Myślałem, że z buta pocisnę brzegiem, będzie szybciej. Ja jednak nie da rady. Zwykły ham! Tu mieszkają porządni ludzie. No, wychodzimy stąd. I na to. Freja powiedziała mu, co czynić. Mówię ci, on rozmawia z bogami. No dobra, tam sobie wyskoczymy, prześledzimy, co tam jest do prześledzenia i uratujemy, kurde, wioskę utopcową. O, tam jakaś latarnia jest przed nami.
Rzeczywiście są tu jakieś ślady. Kolejna ofiara. No nie lubię ich, tak po prostu ich nienawidzę, że nie wiecie nawet jak. To dlatego, że oni zawsze mnie trafią, bo mają takie szybkie ciosy. Zupełnie inaczej się z nimi walczy niż z innymi potworami, wiecie? Naprawdę, jeśli chodzi... Wiśmienity jad wisielców. O fuck, a ja miałem jakiś lepszy jad wisielców. O, odwar ze starożytnego leszenia. Każde użycie znaku zwiększa regenerację wytrzymałości na czas trwania danej walki. O kurde. O fuck, to mocny jest. No nic. To bardzo mocny jest. To znaczy, że mogę się tak nabufować, że będzie mi tylko życie odrastało non stop. Grzyby. O, jest tam jakieś ciało. Ten smród. To na pewno utopce. Leży, musi być gdzieś blisko. I co, koniec? A, smród. A, to tu idzie smród. To one mają jakieś leże. Pływają. Czekajcie, bo jeszcze chciałem sprawdzić. O, syrenki. No. Wiecie co? No równie dobrze może być tu na brzegu gdzieś. Chociaż nie, no jak? Wiecie co, wrócę się do łódki, przeszukam to drugą miejscówę i się tu ten, bo najprawdopodobniej to nie jest wcale topielec i ja niepotrzebnie w ogóle szukam w wodzie tego. Pewnie gdzieś będzie na brzegu siedział. Czy będą cycuszki? No jakby nas tutaj gdzieś zaatakowała, to bym wam cycuszki pokazał. No ale nie, nie chcę te syrenki nas zaatakować. No musi być na powierzchni, wiecie? O ja jebie, teraz jak tu wskoczyć? Co, no na wstecznym nie pływa? Ej, patrzcie jak się fajnie żagiel robi. Śmiesznie się tą łódką pływa. No na pewno do przodu lepiej niż do tyłu. Był, może tam będzie jakaś zbroja smoka albo czegoś takiego, bo no zawsze w takich miejscach są dziwnych. Mistrzowskie siodło, no to mi akurat nie jest potrzebne, ale może być. Ja mam zerikańskie mistrzowskie Krawy. Siodło. Muszę być blisko łowiska, o którym mówił Ruryk. No, jaskinia jakaś się zaczyna.
O, czekajcie, coś... A nie, co dalej jest ten mech? Kraby, dotknę ich. Ten smród to na pewno utopce. Ich leże musi być gdzieś blisko. Ten smród to na pewno utopce. Ich leże musi być gdzieś blisko. Czyli co, są dwa leża utopców? Znów ten smród. Szlam i padlina. Dobra, weźmy sobie tą potkę na te utopce i zobaczymy, czy to zadziała naprawdę. Aha, kolejne utopce. Ja zrobiłem. Nienawidzę żab. Znów ten smród. Szlam i padlina. Dobra, pierdolę te soki na um. W ogóle po co ja mam tego zużywać na to utopce, nie? Aha, kolejne utopce. Czekajcie, wezmę tą z tego leszaja całego potkę. Gdzie ona jest? Z Leszego. Ekimy, Katakana, Duplera. O, jest. A mogę się zatruć całkiem? Bo chciałem jeszcze tą łyknąć. Kurwa! Stężenie przekroczone! Tru, umieram! Pić wodę. I miód. O, fuck. Przesadziłem z potami, wiecie? Dobra, może to był... Może to była lekka przesada, no ale chciałem dobrze. Jestem. No porobiły mnie te utopce. Dobra, teraz to już się nie bawię z nimi. Cztery utopce to nawet wezmę... Nie, one się nie palą od igli. One się mogą znów podpalić od igli, co mi nic nie da akurat w tym momencie, bo ja wcale nie potrzebuję, żeby one się podpalały. Ja nie mam igni wyskillowanego i go nie używam, kurwa ludzie. Kolejne utopce. A po co ja tej drugiej mikstury użyłem? Za to akcji bym zużył na nich, chociaż spróbujmy. Tam były jeszcze te gazy, nie? Gdzie on się pali, ale... On się nie pali tak, że kurde nagle nie wiadomo co z nim będzie, nie? Igni tak samo na nich działa jak każdy inny znak. Mogę je na przykład tym zatruć, znaczy zatruć. Leży potwora, ale chyba nie utopca. Kończmy to.
Kawałki łodzi, podarte żagle, prawie nieruszone. Strój marynistyczny na później. Utopce tak nie robią. Czyli to nie był... W ogóle one się tam spawnowały w kółko, nie wiem czy to zauważyliście, dlatego je olałem. Lepsze to niż nic, ale ja nie mogę, to nie jest tak, że ja mogę używać znaków dowolną ilość razy, no ja albo używam jednego, albo drugiego, nie. Jak zużyję na igni gówniane, które nic nie robi mocno, to nie będę miał, żeby rzucić coś pożytecznego, nie. No, trzeba się tu rozejrzeć. Tu coś jeszcze jest. Sińce na szyi, zmiażdżona krtań. Został uduszony. Ten smród, ślady na ciałach, to musi być leże baby wodnej. One mają czuły węch. Nie wróci, póki tu jestem. Chociaż, skoro toleruję utopcę, może wystarczy zrobić wyciąg z igru czołów, żeby zamaskować mój zapach. O, to ja mam takie coś. To powinno wystarczyć. Teraz trzeba gdzieś się schować i zaczekać. Może za tymi szalupami. Widzieliście? To jednak wyciąg z utopca to był dobry pomysł. Ale ciemno jest w grze. Bo jest noc jakby co. Znaczy noc, jesteśmy w jaskini, to bardziej o to mi chodziło. Mogę w sobie użyć kota, bo wiem, że macie trochę ciemno na streamie. Będzie nam łatwiej bić ją. Oczywiście to. A nie, to chciałem użyć far. O kurwa. A ona od czego umiera? Jeszcze nic nie zrobiłem. Baba wodna poszła. A to była jakaś mocniejsza baba wodna. Trofeum z baby wodnej. O kurde, baba wodna poszła. Ale cyce, na to czekaliście? Może da się też wyciąg z baby wodnej zrobić, patrzcie. Odwar z baby zwiększa zadawane obrażenia, jeśli aktualna żywotność jest równa maksymalnej. Czyli jak mamy maksymalną żywotność, to... O, niebieski mutagen. Jakiś większy niebieski mutagen, o. No, no mamy wszystko, większy mutagen z wiwerny. A nie mamy większego czerwonego mutagenu? Ciekawe, dobra. Sejwujemy i wychodzimy stąd. Zgłoś się do szkutnika po ten. Nie wiem, czy coś gra nie zauważyła, chyba że ją porobiłem już te. A dobra. Nie potrzebuję tego, w sumie biegnę i oddaję to. Aha, bo ja go nie przygotowałem, bo już go miałem przygotowanego. Co jest? Przepłyniemy sobie tędy, zobaczymy co tutaj jest. Aha, to jest pewnie do tego leża jeszcze. Tylko z drugiej strony można się dostać. Ładnie, co?
Zmień trofeum, ale wy rozumiecie, że te trofea prawie nic nie dają. One są, wszystkie z potworów są prawie identyczne. Zajebiście, teraz muszę z buta tam płynąć. No, troszeczkę nam to zajmie. Zabij stwory po drodze, zaraz masz level. Wiecie co, oddam, to oddam questa i też będę miał level, nie? Będziemy sobie mogli nowy miecz wiedźmiński zrobić, czy tam założyć. Chodź, płotka. Płotka, kurde. Czy ty z morskiej piany się wzięłaś, płotka, dla mnie? Jesteś niesamowita. Płotka z morskiej piany. Robota wykonana, a oto dowód. Na co mi głowa diabła? Co to jest u diabła? Baba wodna. Stary cwany osobnik. To ona była prawdziwym zagrożeniem. Baba wodna. Wiele brzydactw znajdowałem w sieciach. Mureny, minogi, płaszczaki. Ale czegoś takiego nie widziałem. Masz, twoja nagroda. Należy ci się. Jaskółkę lepszą, ale nie mam z podstawowej jaskółki, więc nie mogę zrobić lepszej. Należy mi się więcej. Należy się więcej. Baba wodna jest znacznie groźniejszym potworem niż utopce. Nie przeczę temu, ale mój mieszek nie jest bez dna. Może też nie. Kto wie, co jeszcze z niego wyjdzie. Może być, że jeszcze będziesz potrzebował moich usług. A ja nie nadstawiam karku dla tych, co skąpią na nagrodzie. Więc wymuszasz haracze? Masz. Weź wszystko, co mam i udław się. Co? No nie do końca taki był mój zamiar. No ale niech im będzie. Punkt żeśmy dostali. Co możemy z punktem zrobić? Aha, możemy tu zacząć iść w te, nie? Każda walka rozpoczyna się z jednym punktem adrenaliny. Generowanie adrenaliny podczas walki mieczem jest większe o 5%, a tu? Wiecie co, to by się przydało zrobić. Jaki ja tu mam znak? Ten spoko. Nie, bo tego nie używam w ogóle. Nie wiem po co się go w ogóle nauczyłem, wiecie, ja tak szczerze powiedziawszy. Trochę to zmaściłem, nie? Dobra, plus 14% ataku. Okej, moi drodzy. Okej. Diabły morskie.